Zobacz, jak go podrzuca. Siemaneczko, jestem Luzek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Moi drodzy, zobaczcie, jakie cudo znalazłem na lotnisku. Będziemy musieli uratować stary driftowóz. To jest BMW E30. Zobaczcie, jak pognieciona, jak uszkodzona. To na pewno był driftowóz. Ktoś go tutaj zostawił, porzucił. Musimy o niego zadbać, moi drodzy, i doprowadzić go do stanu użyteczności. Musimy zrobić z niego driftowóz, przywrócić mu dawny blask. Jesteście ze mną? No to zaczynamy. Zobaczmy, z czym mamy do czynienia, jak ten samochód wygląda, co się z nim dzieje. Najpierw spróbujmy nim ruszyć. O! Zobaczcie, jak biegi późno wchodzą. O kurde, szyba pobita? Czemu mam? Aha, dobra. Okej, kierownica jest prosto, także w porządku. Nie ma chyba tam dużo uszkodzeń, jeśli chodzi o prowadzenie. Silnik kręci się do odciny, to dobrze. Zobaczmy, co będzie pod obciążeniem. Uuu! Dobra, wyjechaliśmy, jakoś ruszył. Ale ledwo co? O, ale nim buja, czekaj, co jest? Pokaż go, pokaż, o co tutaj chodzi. Za chwilę zerkniemy na uszkodzenia. Zobacz. O kurde, jakie koła pogięte, człowieku. O, zawieszenie całe zrypane, to już widać, no nie? Zobacz. Zobacz, jak to się trzęsie, to w ogóle cud, że jedzie do przodu. Strasznie podskakuje na tych wybojach. Musimy zaraz podjechać nim do chaty i go naprawić. Czy on nie ma... Ty, on nie ma chyba końcówki układu wydechowego. Chyba mu odleciało. Dobra, wyjedźmy stąd. No i chodźmy do chaty. Okej. O, ale tragedia. Tragedia. Zobaczmy, zerknijmy sobie na uszkodzenia. Uuuu! Hamulce przednie totalnie zrujnowane. Zawieszenie, no widzę, że amortyzator tylny, lewy, jest całkiem dobry, tylko trochę uszkodzony. Koła będzie trzeba wymienić, całą blacharkę trzeba mu będzie zrobić przede wszystkim, także to zrobimy na samym starcie. Co tutaj jeszcze? Prowadzenie, 91% uszkodzeń. Silnik, 66% uszkodzeń. Sprzęgło, 74% uszkodzeń. Skrzynia w 100% uszkodzona. Zobaczmy. O, jak późno biegi się wbijają. Strasznie. Dobra, i jeśli chodzi o przełożenie napędu, 35% uszkodzeń. Jak widzicie, karoseria totalnie zrujnowana. Wyjeżdżamy z tego. Ty, on w ogóle dwójki jakby nie ciągnie. Muszę jechać na jedynce, zdaje się. O, dobra, hamulec ręczny jest. I tyle. Czekaj, to nie w tą stronę się jedzie. Tragedia, strasznie nim trzęsie. Tak buja, on, tak jakby amortyzatory faktycznie nie działały. Zobacz, zobacz, jak go podrzuca. I to tak na kierownicy czuć, jakby faktycznie tarł o coś pod poziem. Trójki w ogóle nie chce ciągnąć, musimy się bardziej rozpędzić, zobaczymy zaraz. Tutaj wjeżdżamy na asfalt. Zobaczymy, co się stanie. Uuu, dobra, jesteśmy na asfalcie, chodźmy może tutaj. Patrz, tak się rozpędza z jedynki. I zobaczcie, co się stanie przy zmianie biegów. O, dwójka strasznie. Co z prowadzeniem? Okej, czy on w ogóle... Szyby ma potłuczone, to będzie trzeba wszystko powymieniać. Cały samochód kupić od nowa. Zegary są podświetlone, to dobrze. Kierownica całkowicie luźno chodzi. Człowieku. O! Już coś tam rzuca dupką, zobacz. Dobra, jedziemy tutaj prosto.
I spróbujemy wbić trójkę na tym moście. I trójka. Ja tutaj przełączyłem bieg ze sprzęgłem, a on ledwo co tą trójkę wbił. Spróbujmy bączka rąbnąć. O! Tragedia! Coś tam mieli, ale... Zaraz się dusi. Nie jest dobrze, panowie. Musimy jechać, coś z tym zrobić. W ogóle jak się jedzie, to przerywa. Ale silnik nie jest aż tak mocno uszkodzony. 66% uszkodzeń. Wiadomo, że nie jest dobrze, ale no... Nie ma tragedii aż takiej. Natomiast no wiadomo, naprawimy sobie wszystko, także bez problemu. I wbijamy sobie na chatkę. Cyk. O kurde, jaka tragedia to auto. Daj spokój. No nic, bierzemy się za niego. Najpierw wysyłamy go na blacharkę. Zmieniamy kolor na standardowy. Zobaczymy, jakie są tu podstawowe do tego BMW. Później naprawiamy zawieszenie. Cyk, wybieramy kolor. Co powiecie na czerwony? Będziemy musieli, zobaczcie, zawieszenie jeszcze nie jest gotowe. Czerwony czy czarny? Co waszym zdaniem lepiej? A może taki? O! Samochód będzie robiony na drift? Oczywiście, to chyba jest jasne. Szyby nie przyciemniamy, zrobimy sobie w takim retro stylu, lekko niebieskawy kolor. Takie coś. Dobra, felgi sobie zostawimy tak jak są i myślę, że jeśli chodzi o blacharkę to tyle, zapisujemy. W standardzie samochód ma 215 koni mechanicznych, 1251 kg wagi. Dobra, to nie jest mało mocy, ale będziemy musieli na pewno go podkręcić do tego, żeby móc nim jakoś swobodnie driftować. Z tego co widziałem, zawieszenie driftowe jest tu już zainstalowane. Ja proponuję tylko zresetować samochód do ustawień fabrycznych i w ten sposób będziemy mogli majstrować przy nim od nowa. No i będziemy widzieć mniej więcej jak on... Oj, teraz to on stoi, zobacz. Ładujemy do niego zawieszenie. Ładujemy do niego... Wywalamy ze środka wszystko. Odciążamy. Ładujemy najlepsze rzeczy do zawieszenia. Dajemy lepsze hamulce. I tak, skrzynia biegów widzieliście, że była zrujnowana. Sprzęgło trochę też, sprzęgło wymieniamy. Dajemy czterobiegową skrzynię biegów. Dajemy nowe przełożenie napędu. Dajemy driftowe przełożenie napędu, słuchajcie. I od razu myślę, że możemy zacząć robić swapa. Posłuchajmy, co mamy do wyboru. Standardowy silnik. Rzędowa szóstka 3.2. 4 litry V8. Jeden 6 czterocylindrowy. V10. I 3-litrowa rzędowa szóstka doładowana. To brzmi jak Supra. Ja proponuję 4 litry V8. Dobra, mamy gotowe. Do tego moglibyśmy dołożyć turbosprężarki, ale już obecnie mamy 414 koni mechanicznych i samochód waży 1000 kg, więc to powinno nam spokojnie wystarczyć do tego, żeby samochód pobujać bokiem. Na razie nie instalujemy ulepszenia. I teraz chodźmy w dodatki, zobaczmy co możemy tutaj doinstalować, więc mamy taki ciekawy zderzak, mamy też takie dokładki, ja myślę, że możemy dać coś takiego. Jeśli chodzi o tylny spoiler, tutaj praktycznie nie wiem co, aha, tutaj nam się to dokłada do tego tylnego, o, bardzo, możemy też wywalić ten tylny, bardzo fajnie wygląda, jak się patrzy w tym, pod tym kątem, to wygląda podobnie do Mercedesa 190E czy E190, kojarzycie ten kultowy Mercedes. Mamy tutaj też do możliwość zainstalowania takiego ogromnego spoilera, co myślę, że to jest trochę przesada, co? Za duży ten spoiler.
myślę, że zrobimy go trochę z klasą, ale też z delikatnym zębem, nie? Żeby to miało, żeby to groźniej nieco wyglądało. I tak, już widzicie tutaj, że mamy, nie mamy spasu, więc musimy dać dystanse i to całkiem spore. Tak samo z tyłu. Moglibyśmy dać większy cal felgi, ale felgi są bardzo ładne, te standardowe, dlatego zostawimy je takie, jakie są. Na razie spróbujmy popróbujmy tych opon standardowych, a później najwyżej dorzuci się opony do driftu, takie specjalne, semi-slicky. Dobra, lecimy z mocą. Instalujemy dodatki i moc już prawie 500 koni. Teraz zobaczmy dźwięk układu wydechowego. Posłuchajmy. Chyba ten standardowy wydech brzmi najlepiej, co? Ten ulepszony oczywiście daje nam najwięcej mocy, ale tutaj chodzi też o dźwięk. Dobra, zostawiamy tak jak jest i 550 koni mechanicznych już prawie mamy. 562 konie mechaniczne. I słuchajcie, nieuturbiony i niedoładowany w żaden sposób silnik daje nam 622 konie mechaniczne, co powinno spokojnie wystarczyć nam do tego, aby poukręcać standardowe opony, a myślę nawet, że będziemy mogli poukręcać na spokojnie driftowe. Także na razie to zostawiamy. Turbosprężarki nie są zbyt fajne do driftu, bo trzeba samochód cały czas trzymać w tych wysokich partiach obrotów, a dzięki temu, że mamy tutaj moment obrotowy bardzo płaski, to będziemy mogli z niskich obrotów samochód ładnie podnieść podczas wchodzenia w zakręt lub podczas driftowania. Zobaczymy, jak będzie nam szło. Teraz czas dostosować samochód i próbujemy. No to co, jesteście gotowi? Odpalamy, posłuchajmy, jak brzmi ze środka. Na zewnątrz. I jedziemy sobie powoli. Najpierw się kawałek przejedziemy, potem zrobimy sobie testing na drift, zobaczymy, jak samochód się sprawuje. Jak widzicie, teraz zawieszenie już gra, już nie ma tutaj żadnych wielkich bić, chociaż samochód oczywiście jest zglebiony. Hamulce przednie są wzmocnione i większość hamowania jest właśnie na przód, żeby można było ładnie dohamowywać samochodem, a jednocześnie zarzucać dupką hamulcem nożnym. Czterobiegowa skrzynia biegów, idealne do driftu, długie biegi, ponad 660 koni mechanicznych w szczycie i bardzo ładna charakterystyka momentu obrotowego sprawia, że ten samochód spokojnie sobie poradzi ze skrzynią biegów czterobiegową z długimi biegami. Teraz zobaczmy, jak kręci w tym momencie bączki, bo wtedy coś nie dawał rady. Zobaczmy teraz. Zero problemu, okej. No to czas przetestować pierwszy zakręt.
i od razu drugi wszedł, ale zauważyłem, że te opony standardowe trochę za mało przyczepne są, niewiele. Myślę, że można by było je jeszcze dać szersze. Mamy tutaj, przypominam, ponad 660 koni mechanicznych i bardzo dużo Newta. To jest V8 4 litry, a samochód waży nieco ponad tonę. Także tutaj na pewno będzie nas obracać, jak za dużo gazu dodamy. O, proszę bardzo, bardzo łatwo jest go obrócić. No dobra, potestujmy jeszcze, popróbujmy. Tak, łatwo go obrócić, zwłaszcza na takich zakrętach profilowanych jak ten, który tutaj jechaliśmy. Jeszcze zróbmy sobie kółko, żeby się upewnić, że te opony muszą być szersze albo lepsze. Latać lata, ale boję się tego gazu do końca cisnąć, bo tutaj ewidentnie za dużo mocy, co da te... No, z tym sobie te opony nie radzą zdecydowanie, dlatego musimy włożyć tutaj szersze kółka z tyłu i myślę, że wtedy będzie w porządku, a przy okazji damy szersze z przodu. Właśnie chyba dawałem tutaj najszersze, zaraz zobaczymy. No i wtedy powinna być dużo lepsza kontrola, a w razie... tylkoż... niecałe nieco ponad 1000 kg wagi, to jest mega lekkie auto, więc może się okazać, że będziemy potrzebowali tych super przyczepnych opon driftowych, ale na razie spróbujmy jeszcze dać szersze z tyłu, spróbujmy dać szersze z przodu i zobaczymy, co się stanie teraz. I wyjeżdżamy sobie na ulicę. Teraz zdecydowanie ma więcej problemu, żeby te opony ukręcić, także to jest plus. O! Jest zdecydowanie więcej kontroli, nie przesterował tak łatwo jak wcześniej, odzyskał przyczepność praktycznie błyskawicznie. Mocny zakręt. Na tych poprzednich oponach na pewno by tutaj przesterował. O, i jest przester. No tutaj mogła być moja wina jeszcze. Dobra, zobaczmy sobie, jak to wygląda z zewnątrz, to latanko. O, z zewnątrz lepiej, lepszy dźwięk, co?
Myślę, że jeszcze spróbuję opony driftowych, czyli semislików. Tylko, że dam węższe. No i myślę, że poprawi się kontrol, bo czuję, że tak szerokie koła, jak teraz mamy zamontowane do niego, odrobinę go mulą. No i teraz po szybkim teście myślę, że jest idealnie. Także słuchajcie, jeśli gracie na kierownicy i chcecie mieć dobry driftobus do poćwiczenia, który nie jest za mocny, który będzie bardzo fajny do kontrolowania, teraz na ekranie pojawia wam się kod tuningu. Zobaczcie, bez żadnego problemu można sobie nim latać. Oczywiście wymaga driftowanie w Forza Horizon 5 czy w każdej innej grze. Wymaga praktyki, wymaga tego, żeby się nauczyć, ale macie przygotowany teraz samochód do driftu. Udało się odrestaurować BMW E30, starą poczciwą BMW-kę. Dajcie znać w komentarzach, jaki samochód chcecie, abym następny odrestaurował i przygotował do driftu lub może na jakiś wyścig. Ja myślę, że najlepiej do driftu, co? Tutaj taki wielki ukłon w kierunku wszystkich osób, które posiadają kierownicę, ale osoby, które grają na padzie, oczywiście też mogą sobie przetestować ten samochód i spróbować do driftu. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, jak wam tym samochodem się driftuje, czy fajnie, czy nie fajnie. No i ja myślę, że tutaj jeszcze do tego auta wypadałoby dodać jakiś taki akcent, jakiś taki mały, czerwony paseczek, gdzieś z boku może, tak żeby to miało jakiś taki smaczek bardziej taki ciekawy, ten samochód, tak myślę. Zobaczę, bo teraz taki pusty, ale generalnie samochód do driftu gotowy. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku, trzymajcie się, na razie, hejas.